A kto tu znowu wyjechał zimową porą w lutym na kemping z przyczepką? Zamiast siedzieć w domu z kotami, to my. Zima jest taka, że jest luty, ale jest 12 stopni, świeci słońce, więc żal było nie wykorzystać tej pogody, więc przyjechaliśmy. Ewa szykuje kawę, a jak naszykuje kawę, to dzisiaj nagramy odcinek i będziemy odpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania na naszym vlogu, na naszym pod naszymi filmami. Pytania też będą z naszego Instagrama, którego głównie Ewa prowadzi, więc jeśli jeszcze tam nie followujecie nas, to wbijajcie na Zajki Vlog na Instagramie, bo tam się pojawiają też czasami fajne rzeczy. I tam właśnie też Ewa zapytała w relacji was, co chcecie wiedzieć, jaki temat rozwinąć mamy na tym filmie? I też będą stamtąd pochodziły te pytania. Zaczynamy z tymi pytaniami. Pierwsze pytanie od Rafi. Jakie plany wyjazdowe z niewiadówką macie na ten rok? Zaplanowane na razie mamy pierwsze pół roku. Oprócz wyjazdów weekendowych, które się odbywają na bieżąco i spontanicznie są planowane, to chcemy w maju zrobić dwie większe wyprawy. Pierwsza wyprawa będzie chyba nad nasz polski Bałtyk. Pojedziemy wzdłuż wybrzeża. A druga wyprawa to jest końcówka maja. W planie jest odwiedzenie Włoch oraz Słowenii. Do Włoch jedziemy głównie po to, żeby pokibicować na Giro d'Italia. A druga połowa roku to już musi pani kierowniczka tutaj wymyśleć jakiś plan. Następne pytanie: kiedy pijemy? My pijemy cały czas, na okrągło. Trzeba uzupełniać płyny. Pani kierowniczku, kierowniczko, my pijemy cały czas kawkę. Na okrągło. Teraz będzie pytanie wielokrotnie złożone. Skąd się wzięło u was zamiłowanie do kempingów i podróżowania z przyczepą? Dlaczego wybraliście przyczepę, a nie kampera? Odwieczna rozkmina to jak kot czy pies. Wiem, że u was koty, u mnie chomiki. Pamiętam, że wybraliście przyczepę pod samochód, jaki wówczas mieliście. Wtedy mogliście ciągnąć przyczepę z DMC Max do 1 tony. Pamiętam, jak mówiliście, że kamik może ciągnąć cięższą. Czy wybralibyście inny model, gdyby DMC było większe? Mieliście coś na oko, jaki inny model przyczepy? Czy macie już i możecie zdradzić plany na 2024? To już przed chwilą powiedzieliśmy. Gdzie jedliście najpyszniejsze fryteczki na świecie? No, To zaczynając od początku, od końca. od końca. Zaczynając od końca, najlepsze fryteczki zawsze jemy w domu. Jak kupimy sobie następną przyczepę, to zrobimy przyczepkę z fryteczkami najlepszymi na świecie i otworzymy biznes. Będziemy jeździć po Polsce i Michał będzie. Kupimy małą zapiekankę i będziemy w niej piekli zapiekankę. Frytki, frytki. Michael będzie ciosał ziemniaki. Zamiłowanie do kempingów u mnie akurat zaczęło się jeszcze w szkole średniej, jak wyjeżdżałem na działkę naszą na Mazurach. Tam mieliśmy długą przyczepę kempingową, taką 8-metrową, a ja sobie spałem w namiocie. No a potem, jak się studia zaczęły, to z ekipą wiadomo, skąd się wzięło zamiłowanie do kempingów, ze studenckiej biedy. Braliśmy namioty, wsiadaliśmy w 4 osoby w jeden samochód. W Matiza. W Batiza, kempa pozdrawiam. I chyba taką pierwszą wyprawą na kemping to było 99, 2000 rok chyba na studiach. Pojechaliśmy nad Bałtyk. No i tak się w zasadzie zaczęło. Potem my już razem jeździliśmy bardzo dużo pod namiot. Mamy 3 namioty, od tego zaczynaliśmy. Raz nawet mieliśmy tak, że jeden mały namiot wzięliśmy na rowery. Rowerami pojechaliśmy pociągiem do Świnoujścia i ze Świnoujścia jechaliśmy sobie całym wybrzeżem aż na Hel. Z Helu przepłynęliśmy promem do Gdańska i wróciliśmy też chyba pociągiem do domu. Jako osoba urodzona w latach 80.,
to ciężko by było, żebym miała zamiłowanie do hoteli i do jakichś, nie wiem, super ośrodków. Zaczynało się od ośrodków z dykty, potem jeździliśmy na pola namiotowe, no a teraz się rozbijamy przyczepą z Michaelem. Wiadomo. Jeszcze taką dogrywkę zrobimy a propos tego karawaningu, dlaczego go lubimy i polubiliśmy, bo teraz to już nie są kwestie ekonomiczne jak za czasów studenckich, a wszelakie różne inne, od takiej swobody, kontaktu z naturą, jakiś braku konieczności super planowania. No i wyjazdu o konkretnej godzinie. No bo to też często jest tak, że można zostać trochę dłużej, a nie 11, pakujesz się, jedziesz i nie masz co ze sobą zrobić. No, także może o tym kiedyś też nagramy filmik, jak za co lubimy karawaning i dlaczego jest to najlepsza forma spędzania wolnego czasu. Michael, bądź rysą! Co ty nagrywasz, naszą przyczepkę? Nie, czekaj. Dlaczego wybraliśmy przyczepę, a nie kampera? No wiecie, nie mieliśmy tyle czasu, żeby kampera kupić. A tak serio, to kampery wypożyczaliśmy. Kiedyś pierwsza nasza wyprawa kamperem to był też z ekipą wyjazd. Nie wiem, który to był rok, ale 14 lat temu jakoś? 2009 chyba. 2009, 15 lat temu. I tak trochę zasmakowaliśmy tego. Wtedy pojechaliśmy w 5 osób małym kamperkiem na południe Włoch i przejechaliśmy ponad 5000 km w 10 dni, więc praktycznie nic nie robiliśmy, tylko jechaliśmy. I piliśmy. I piliśmy kawkę. I piliśmy Redsy. Te pomarańczowe i już po tym wyjeździe nie piłyśmy tych Redsów. Nigdy. No i potem my cały czas wyjeżdżaliśmy sobie pod namioty i jakaś taka myśl nas naszła, że może by wynająć też kampera i wynajmowaliśmy kampery i w zasadzie nam się to spodobało, bo zaczęliśmy odkrywać te wszystkie kempingi w Europie i stwierdziliśmy, że może coś swojego przydałoby się kupić. I na początku był plan na campervana, że robimy campervana i jest super plan, robimy campervana. Ale potem jak zaczęliśmy to ogarniać i myśleć, skąd tu wziąć samochód, który się nie rozpadnie, gdzie to wszystko złożyć do kupy, czy komuś zlecić, to wyszło na to, że zaczęliśmy szukać przyczepy. Plan był na początku taki, ale to już mówiłem w którymś filmie, że chcieliśmy po prostu jakąś używkę w dobrym stanie kupić, żeby spróbować, czy w ogóle nam się to spodoba. No i tak szukaliśmy i w końcu wyszło na to, że kupiliśmy nową przyczepę. Tak długo szukaliśmy, że udało się uzbierać na nową przyczepę. I mamy niewiadowa jako taką opcję budżetową na początek. I chyba póki co jej nie zmieniamy, no bo w zasadzie jest wszystko w niej ok. Także taka jest historia powstania i dojścia do niewiadówki. No i ostatnia część pytania. Co by było, gdybyśmy wtedy mieli inny samochód niż Kia Exit, który mógł ciągnąć przyczepę 1000 kg maksymalnie? Co by było? Nie mam pojęcia, co by było. Nam się podobały, jak już te nowe tak szukaliśmy przyczepy, to nam się podobała ta Hobby Beachy. Trochę Carpento, ale Carpento odrzuciliśmy, bo tam takie dziwne rozwiązania w kilku miejscach były. A Beachy nam się podobała za to, że była przestrzeń bardzo duża w środku, ale ma ona zerowe wyposażenie, więc... Nadal nam się podoba Beachy. Zdroworozsądkowy zakup. Nadal nam się podoba Beachy. Zero szaleństwa. Beachy cały czas nam się podoba. Kupimy Beachy, wymontujemy to, co jest w niewiadówce i będziemy mieli Beachy. Nie, no żartuję. Kolejne pytanie jest takie.
Jak oceniacie swój holownik? Wiem, że poprzednio była Kia, a teraz Skoda. Skąd ta zmiana? Nadarzyła się okazja, żeby kupić samochód, który już był wyprodukowany, stał od kilku miesięcy w salonie. Poprzedni właściciel po wielu miesiącach oczekiwania miał jakiś problem, żeby za niego zapłacić, więc w okazyjnej cenie kupiliśmy samochód, który ma o wiele lepsze wyposażenie, ma aktywny tempomat, ma hak automatyczny, w Kii takich rzeczy nie było. Więc no stąd ta zmiana i też jest opcja na ciąganie cięższej przyczepy do 1250 kg. Czy jesteśmy zadowoleni ze zmiany? Bardzo jesteśmy zadowoleni. Kia fajnie wyglądała, a Skoda bardzo fajnie jeździ. A aktywny tempomat to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie można mieć podczas podróży z przyczepką. Polujemy wtedy na takiego tira, który jedzie 90+, oczywiście za granicą, tam gdzie można. Ustawiamy minimalną odległość i sobie jedziemy. Asystent pasa jeszcze nam tam koryguje tor jazdy i dzięki temu można jeździć bez zmęczenia dużego. I taniej. No i taniej, o. Bo za tirem 3 litry mniej Skoda pali. Nawet można tam 8 litrów na setkę spalić. O, tu mamy taki przycisk i hak robi cyk. Jest zablokowany. W Kii niestety nie ma fabrycznie w ogóle haków. Tylko można sobie zamówić i wtedy jak już samochód gotowy przyjdzie, to dealer instaluje. I nie ma takich gotowych wyskakujących ze zderzaka. Tylko są takie ręcznie wpinane haki. Następne pytanie brzmi, ile kół ma N-Cross? Jak widać, N-Cross ma jedno koło z tej strony, a drugie koło ma z drugiej strony, więc w sumie ma dwa koła. Nie? Trzy koła ma. Bo jeszcze tu ma koło. Trzy koło. Cztery koła ma. Jeszcze zapasowe ma koło. Cztery koła. Pięć kół? Jedno? Dwa jeszcze są w kocie. W kocie? A. I dwa jeszcze są w tym pojemniku na szarowo. A. No to cztery, sześć, osiem kół ma N-Cross. A jak już o kołach gadamy, to podobno to kółko, no jest takie całe gumowe. Podobno niektórzy wymieniają sobie na takie pompowane większe i wtedy po takiej trawce jak tutaj ta przyczepa łatwiej jeździ. Jak macie jakieś doświadczenia z tym, to może podpowiedzcie, jakie tu można kupić kółko. A to czwarte koło z ośmiu to jeszcze wypada raz chociaż w roku sprawdzić, czy one jest napompowane. O, nasze ma jeszcze naklejkę. Jest jeszcze tfu, nieużywane na szczęście. Pytanie od Grzebi. Jakie mieliście pomysły na przebudowę, modernizację N-Cross, których finalnie nie zrobiliście? Ostatni nasz pomysł to, żeby zrobić wykładzinę po całości, w całej przyczepce, żeby było cieplej, ale tak się za to zaczęliśmy zbierać. Na początku wysłałem zapytanie do takiej firmy, która robi na wymiar dywaniki, ale krzyknęli mi taką cenę, że stwierdziłem, że to chyba nie ma sensu, bo odpisali mi, że muszą zużyć na taką przyczepkę 10 metrów kwadratowych wykładziny, za metr się płaci 490 zł chyba netto, plus tam wiadomo robocizna, oprzycie, więc nie wiem, czy taka wykładzinka to by z 6000 wyszło do takiej przyczepy. Więc na razie temat upadł. Potem był plan, żeby samemu tą wykładzinkę stworzyć, co raczej nie jest jakieś super trudne, ale jakoś no chęci nam zabrakło. Ewa słabo motywowała nas. Nie, po prostu nie miałam jak przewieźć kartonów rowerem do domu, żeby wyciąć tutaj szablon. Bo najpierw chcieliśmy zrobić szablon z kartonów,
potem przyłożyć to do kupionej wykładziny. Znaleźliśmy nawet wykładzinę w sklepie fajną. Obciąć i dać do obszycia. Tylko raz, w sklepie nam powiedzieli, że jak już będą coś innego niż kwadrat albo prostokąt, to oni nam tego nie obszyją. Więc znaleźliśmy inną firmę, która obszywa takie rzeczy, ale ona jest czynna od 11 do 16.30, więc nie ma jak tam pojechać, bo od poniedziałku do piątku my pracujemy. No, no i tak działamy z tą wykładziną. Kiedyś myśleliśmy też, żeby zrobić sobie na tej ścianie w kuchni jakieś takie płytki, naklejki, żeby jakoś tak było oddzielenie tej strefy kuchennej, żeby nie było tu takiej szarej ściany. Ale też jakoś pomysł nie idzie super mocno do przodu. Ewa była inicjatorką tego. Dlatego nie idzie do przodu. Po prostu nie znaleźliśmy nic, co by było jakieś lekkie, samoprzylepne i dobre w czyszczeniu. Jak macie jakieś takie patenty, to podeślijcie, to może sobie tutaj coś nakleimy. Ktoś jedzie do nas. Taką grubszą rzeczą, o której ja myślałem, żeby zrobić, to trochę tą łazienkę zmodyfikować, żeby wywalić te drzwi, obciąć tu tą kabinę w tych miejscach i tu gdzieś w tym miejscu, albo dalej nawet. I zamiast tych drzwi dać takie szyny, jak są w kamperach, z taką zasuwaną roletą. I wtedy, tylko największy problem jest taki, żeby brodzik do tego dostosować. Bo tu by była szyna na dole, tu by była na górze i ona by tak po łuku szła wtedy. I dzięki temu tu by była duża przestrzeń, żeby normalnie wchodzić na ten fotelik, w ten karny kącik. Tylko największy problem jest, żeby dopasować do tego ten brodzik. Więc to jest taki temat na głębsze dumanie i szukanie. To się nie uda. Z takich dodatkowych pierdół to chcieliśmy jeszcze sobie położyć filc na ścianę, żeby nam nie wiało po głowie, żeby nie trzeba było spać w czapkach. Tutaj, w tym miejscu tutaj, i w tym. No, bo tutaj jest trochę faktycznie ciągnie, jak się leży od ściany. I co? No i chciałam może zmienić zasłonki, ale to też takie pierdoły. To później nigdy. Dokładnie, tak. Ja jeszcze tak dumałem trochę z takiego większego doposażania jej. To może, żeby wrzucić tutaj mover. Żeby łatwo było tą przyczepą manewrować na jakichś małych kempingach i panel ze sterownikiem ten solarny do ładowania akumulatora, bo może wtedy nie trzeba by było płacić za prąd i by się zwrócił, a poza tym byłoby można stawać gdzieś w trasie na dziko i byłoby to ładowanie, tylko jest problem też z masą przyczepy, bo po dołożeniu tej markizy mamy zapas jakiś 50 kg na wszystko, a musimy tutaj te rzeczy wozimy, jakieś tutaj te kuchenne sprzęty, ekspres, różne garnki, te rzeczy, więc już pewnie by masy zabrakło. No mover chyba jest najcięższy, bo on 40 kg waży. A panele, nie wiem, koło 30, więc i jedno i drugie jak wrzucimy, to już będzie lipa z masą, a my często jeździmy za granicę, więc będzie takie przewalanie pewnie tych rzeczy z samochodu do przyczepy w tą i z powrotem, więc na razie to takie jest dumanie. Mamy kolejne długie pytanie od Tomasza. Nigdy nie jeździłem z przyczepą, chciałbym usłyszeć, bo nie znalazłem nigdzie, czy z takiej wielkości przyczepą wygodnie się jeździ. Jakie odczucia przy zjazdach z góry, hamowanie, bo jest tylko hamulec najazdowy? Czy lepiej zachować większy odstęp z uwagi na przykład na dodatkową masę z tyłu itp. Tematy związane z samym prowadzeniem samochodu z dodatkiem na haku, może zachodzenie przy skrętach. Powiem wam, że ja z przyczepą też nigdy nie jeździłem. Jeździliśmy tymi kamperami, jeździliśmy
dużą ilością przeróżnych samochodów, ale z przyczepami nigdy nie jeździliśmy. I ponad rok temu, jak odbieraliśmy tą przyczepę, to był w zasadzie pierwszy raz jazda z przyczepą, więc było... Jak było? No w sumie normalnie było. Podpięliśmy przyczepę. Ja tylko na YouTubie sobie obejrzałem, jak tam to w ogóle wszystko podłączyć, te zaczepy, stabilizatory, zrywki i kable. Ruszyliśmy i pojechaliśmy. N-Cross jest stosunkowo niewielką przyczepą. Nie jest ani wysoka, ani szeroka. Więc tak na dobrą sprawę chyba ciężej mi się jechało takim ponad 7-metrowym kamperem. Bardziej trzeba było uważać na zakrętach, na zachodzenie takie na krawężniki. Bardziej trzeba było uważać na wysokość, na jakieś mostki, bo kamper miał ponad 3,5 metra. Tak, nie. Nie ponad, do 3,5 trzeba było te ograniczenia patrzeć, a N-Cross ma 2,30, więc razem tam z tym kominkiem czy wystającym oknem to jest 2,50, więc to już naprawdę jeszcze się nie spotkałem z takim mostkiem, żeby był tak niski, więc tutaj nie ma tego stresu, że walniemy dachem w coś, albo na kempingach w jakieś drzewo, bo w dużym kamperze też jest problem przy parkowaniu na kempingach. Te drzewa są zazwyczaj takie niskie i trzeba uważać. Z tą przyczepą w miarę swobodnie się jeździ. Ona idzie w śladzie samochodu. Nie trzeba specjalnie jakoś tam kwadratowo jeździć. Jedyny problem, który się pojawia, to jest jak musimy zawrócić na jakiejś drodze, to wiadomo, że nie złożymy się tą przyczepą, tak nie zakręcimy na raz. Na trzy też ciężko, bo wtedy bokiem samochodu zahaczymy o dyszel, więc no nie da się zawrócić. W super awaryjnych sytuacjach, kiedy już jest taka potrzeba, my jeszcze takiej nie mieliśmy, no to po prostu odpinamy przyczepę, obracamy ją ręcznie, zawracamy samochodem. I wtedy jedziemy, a tak to w zasadzie no, bezproblemowo się jeździ. Ewa też czasami prowadzi przyczepkę naszą, jak ja na przykład się zmęczę. Jak Michał dnia poprzedniego się zmęczy, to ja wtedy... Jak za dużo kawy się opije i mnie głowa boli, to wtedy Ewa sobie jeździ. I też, ale głównie do przodu jeździ. No i czasami skręcę. Ale też bym mogła. Ale skręcasz i w prawo i w lewo też skręcasz. Tak. Na bieżąco. Także nie jest to jakoś super trudne. W zasadzie od razu tego pierwszego dnia, jak wracaliśmy z salonu z Łodzi z tą przyczepką, to za pierwszym razem udało się tyłem zaparkować na miejscu postojowym naszym. Więc nie jest to nic strasznego. Wiadomo, że odległość trzeba trzymać troszkę większą od poprzedzającego samochodu, bo ten hamulec najazdowy on działa z pewnym opóźnieniem. Jak zaczynam hamować, to po jakiejś sekundzie albo dwóch dopiero czuję takie, że samochód lżej hamuje, bo wtedy dopiero zaczyna działać ten hamulec najazdowy. A tak to, ale to też nie jest tak, że tam muszę trzymać 100 metrów od jakiegoś pojazdu, bo nie wyhamuję. Nie jest to nic trudnego. No dobra, to były wszystkie już pytania od Was, póki co. Jeżeli jeszcze chcecie o coś podpytać, to piszcie komentarze. Może raz na jakiś czas, kilka tygodni, miesięcy będziemy robić taki odcinek. Trzymajcie się i zobaczcie jeszcze ten film tutaj na Ewie, co teraz się wyświetla. Jak zwykle na mnie. Klikajcie w Ewę, w jej nosek, bo tego filmu nie widzieliście, a to jest naprawdę fajny film. Mhm.